Halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Osi na Map, odcinek hashtag 86. Niestety dzisiaj nie ma ani Michaela, ani artysty, ani Zbysia. No także zapraszam do oglądania, dzisiaj będzie single. Bo po prostu już nie mogłem się doczekać tej osiny, dlatego startujemy. Lecimy sobie, a dzisiaj na testy wzięliśmy sobie dwa kombajny. Wziąłem Case'a 9240, Axel Flow 30 i John Deere'a 9X. No, tak to wygląda. Dobra, Case'a sobie puszczę. A John Deere'a sobie na początku pokosimy. Ale później John Deere'a też puszczę. Bo ja mam dzisiaj inną robotę. Kombajnami nie będę dużo jeździł dzisiaj na odcinku. Dzisiaj kombajnami to głównie pracownicy będą jeździć. I taka główna zmiana, która się stała, nawet dwie zmiany na tym moim save'ie tutaj. To zmienił się klas 870 jest oczywiście, ale jest z modów, bo oczywiście Zbysiu nie ma platyny, dlatego musiałem usunąć platynę. No dlatego to jest klas 870 z modów. Nie wygląda on gorzej od platyny. A my dzisiaj będziemy pojeżdżać sobie tą Bergmanku na testy, wziąłem sobie. Będziemy sobie odbierać tą soję, ale to za chwilę. No i jeszcze zmianę musiałem zrobić, pobrać sobie tego. Klasa, no. Tucano. 580 złotów. Tucano się nie różni niczym od oryginalnego. Także no. Także to nawet nie widać, że to jest inny Tucano, tylko wam mówię po prostu, żeby nie było potem jakichś później problemów, że nie powiedziałem. Oczywiście godziny te same są. Wszystko jest to samo, godziny są te same, co były. Także wszystko jest gitara. A dzisiaj kosimy sobie tą soję i tą soję będziemy kosić. W zasadzie to wygląda tak, że tu jest całe pole, a tu jest tylko tyle do skoszenia. Ja sobie przed odcinkiem to ogarnąłem, a czy no, oczywiście nie dzisiejszego dnia, jak ja to nagrywam, tylko po prostu prędzej sobie to ogarnąłem. Obleciałem sobie te dwa pola, skosiłem. Bo ogólnie miał być Michael i artysta, ale artysta stwierdził, że nie ma farminga i nie będzie grał na razie. Zbysiu nie ma platyny i dzisiaj już byliśmy na serwerze, tylko nagle przyszli do Zbysia i powiedzieli, że ma wyłączać, bo do mierzbowania Zbysiu jedzie dzisiaj, w sensie na nauki jedzie do kościoła i, no, i musi wyłączać. Dobra, trzeba jechać już John Deere powoli, no bo on ma 7 ton. Ma 7 ton, a tutaj 1300 się zostało litrów z tego poprzedniego pola, ale to. Bo po prostu wyszło tak, że przyczepy się nie zmieściło i dlatego. Dobra, włączymy sobie tempomata i pokażę wam, ile mam silosek już soi. Już. Nie tu. Soi mam już 336 ton. A zebrałem tylko ten kawałek tutaj soi, co było to pole i tutaj tą dupę. I ten tył trochę zebrałem. I to jest wszystko, co z soi zebrałem. Także elegancko. A my grzejemy sobie, no bo chciałem, ogólnie było jakby było nawet tyle lepiej by to wyglądało. Bo były ich chłopacy sobie kombajnami kosiły i tak, a ja bym sobie przeładowczym jeździł, to by spoko wyglądało. Ale tak wyszło, że nie ma nikogo i muszę się pracownikami poratować, a dużo serii już nie zostało, a chciałbym to skończyć tą serię. Chciałbym do lipca ją skończyć. Chciałbym osinkę do lipca sobie skończyć, żebym mógł zacząć kolejne serie. I prawdopodobnie z no chyba, że najwyżej ze Zbysiem mogę zacząć, bo Zbysiu chce w miarę grać w 19. Michael to tam w ogóle nie daje znaku życia. Artysta mówi, że najszybciej będzie w niedzielę grał, ale nie wiem. Także to wszystko się zobaczy. No i wziąłem oczywiście obydwa modele kombajnów na podwójnych. Kurczę, tu jest sędzierów i nie ma jak tam podjechać do niego.
to zaraz do tego rowu powinien do końca dojechać. No tu dalej już jest płasko, się płasko. Nie ma rowu. No tak, to ja ci nie podjadę, bo tu jest rów. Co po rowie mam jechać? Jeszcze kawałek wytrzymaj, mordeczko, jeszcze kawałek. Dobra, już nie ma rowu, to mogę jechać. No i dobra, i sypiemy. Chociaż tutaj daleko też nie wysypię, bo tu zaraz jest taka skarpa dziwna. Także ni w kij, ni w oko. Dobra. Zrobimy tak, że nie będę się spinał po niego. Tylko ile wysypałem, tyle wysypałem. I teraz jadę po Jundira wysypać, Jundira jadę wysypać. I wtedy Casey już będzie stał pewny, także ja wtedy zdążę pod górkę się wciągnąć. Wziąłem sobie na furwinych. Myślę, że te kombajny 4, co testowałem, że się zdaje, że wszystkie ich kupię, no bo kurde, będą takie kawałki pół duże, że to chyba czyta, że te 4 kombajny będą miały co robić. Nie wiem, ale tą przeładowczą chyba też bym kupił, bo ona fajna jest, podoba mi się. 43 tysiące litrów bierze. Do John Deere'a pasuje, oczywiście nie do tego, ale będzie większy John Deere. Chyba John Deere. Ale większy ciągnik na pewno musi wlecieć po żniwach. O, z tej całej ta będę zarobiony teraz. No dlatego tutaj nie chciałem kość tego pola. Znaczy na początek jakby tu lepiej było, jakby ten dół był wykoszony, tak? O, ten tutaj pełny kejsik. Jak się tam wciągnę, to podjadę do niego. A on stoi przy tym prawie. Kurde, niedobrze. Po pełno drzew. On nie stoi tam. A, no niedobrze. Dobra, zrobimy tak, że tego wysypię. Tutaj. Case'a sobie wezmę. Wysypię go w miejscu, a John Deere'em zaraz tutaj te słupy oblecę. Znaczy, no nie wiem czy wszystkie, ale jeden na pewno oblecę słupy. No niestety muszę tak zrobić, się wysypać, no bo... widzi ta. No jakby było na multi, to by tam sobie dostosował tą prędkość, nie? Kombajnem. I sobie zmniejszył tą prędkość, żeby się wysypać. A tak to dupa. No to widła do przodu. A dobra, podniesiemy. To pewnie na dół dojedzie i będzie pełna przyczepa, co się czuję. Bo tu już jest dużo. 14, 28, no to myślę, że jak jest 35 ton już powinno być, albo 30 ton. No za 30 ton powinno być. Podoba się w tym kiedyś, że ta rura się podnosi, w sensie końcówka. A jak wtedy odpalasz, w sensie odpalasz, nie? Jak rozkładasz, to ona się na dół po prostu, ten końcówka chodzi. W sensie, no, było to widać. Nie? Ile tu jest już? No, 35 ton, czyli dobre mam oko, kurde. No ten John niestety chodzi jak ideal, ale mnie tam nie przeszkadza, że on chodzi jak ideal. Uważam, że jest ładny, bo mi się podoba ten 9X. Oblecimy sobie ten słup. Ładnie sobie go objedziemy. O, dobra. Elegancja Francja. Że powinno być wszystko dobrze. No i dobra, i on sobie leci. Rozpędzamy się tym żendirem, żeby tam pod górę podjechać. Na tym polu są takie w sumie dwie góry na tym polu. Tutaj jedna z tyłu i tutaj ta. Ale jak już się wciągnę na jedno, a potem przyjdzie. Najgorzej jest tam na dół zjechać, żeby się wysypać. Bo tam jest najgorzej. Zobaczymy, co tutaj się stanie. Case'a jeszcze wysypię, bo on ma 5 ton.
Minus 26 tysięcy, no bo przez, no bo wypożyczyłem dwa kombajny, tak? Przecież musiałem ten. Godzina pewnie prawdopodobnie im wyskoczyła. Pewnie godzina użytkowania im skoczyła i dlatego ten jest na minucie. Ale to nieważne. Zimą się to nadrobi. Mamy 150 ton pszenicy, 300 jęczmienia, 300 owsa prawie, 48 rzepaku i tej pszenicy, i tej soi będzie w ciul. Dobra, jedziemy sypać, a stanę sobie na drugim polu specjalnie po to, aby nie kolidować sobie na tym polu, gdzie koszą kombajny. Po prostu nie chciałem sobie kolidować na tym polu i dlatego postawiłem sobie do tu. A i zobaczcie, jak tam moja Waltra robi. Zresztą no moja, no nie moja, no. W sumie tutaj sobie kurs wziąłem. Znaczy kurs. Wziąłem sobie kontrakt za 2000, żeby tak na minusie nie być tyle. I Waltra ma ile jeszcze minut? 11 minut, no tak, no dobra. Niech sobie robi. Głowę kontraktu ma chyba zrobiona. I ona nawet większą głowę. O, już pełna przyczepa. No ja, już pełna. A Rajona to nawet z niej będę sypał. Będę wsypywał John Deere'a zaraz od razu. Tylko trochę do tej przeładowczej to powiem wam tak. Przeładowcza fajna, ale chodzi o to, że trochę za małe przyczepą. A nie chciałem... A nie chciałem robić znowu kolejny sezon tego samego, czyli że no, wita. Nie chciałem zrobić kolejny sezon tego samego, czyli że no, stary temat, że kombajny koszą, a ja przyczepami podjeżdżam, to jest nudne już. Mi się to nawet znudziło też, dlatego sobie wymyśliłem, że sobie wezmę przeładowczą i sobie trochę pomoże, zawsze to coś innego. Zarąbię w sup, czy nie zarąbię? Nie powinien. Dobra, jednak zarąbię. Ja i znowu Gejsa na dole trzeba wysypać będzie. No dobra, John Deere to na płaskim, to na płaskim Gejsa. Dawaj, dawaj. No i powiem wam, że już trochę schodzi z tymi polami, zanim się obrobi. No a wiosną, może wszyscy na ten, nie wiem jak to wygląda do krów, ale na sprzedaż sobie zrobimy tutaj na 53 łące, bo pamiętacie jak kupiłem to, to mam od razu ten 53, tak? No tam sobie może zrobimy jakieś akcje sianokosy, no bo to w sumie fajnie by wyglądało, tak daleko do jeżdżenia. Albo nie wiem. Albo niekoniecznie sianokosy, tylko sianokiszonkę można by było zrobić. Że wiecie, wziąć kosiarki, zgrabiarkę i prasę, nie? Sprasować to i owinąć te belki. Znaczy, no, kostki. Właśnie, jeszcze prasę mi zacopowało. Jeszcze prasę mi zabrało, zapomniałem. Z platyny. A to kupię sobie tą kuna chyba oryginalną. I sobie po prostu, no... Powiedzmy, że wydam te 100 tysięcy, a te 50 tysięcy... No nie. Nie, dobra, nie. Dam sobie za tą prasę tam z 30 tysięcy. Za prasę dam sobie 30 tysięcy. No bo myślę, że ona gdzieś... No nie no, 80 to i tak za mało. No ja za 150 ją kupiłem, a ile ja tam sprasowałem? Może godzinę? Godzinę może przerobiła. Jakbym miał sprzedać za... Nie, no damy sobie, czekaj, bo prasa 100 tysięcy kosztuje przecież. No to myślę, że 150, no to myślę, że 140 byłaby uczciwa cena, czyli 40 tysięcy byśmy za prasę dostali. Na wymianę po prostu 40 tysięcy bym dostał. To by była, myślę, że dobra cena. Po prostu sobie dodam 40 tysięcy, tak. Jak kupię prasę, przez F11 sobie dodam. Wiedziałem, że on to co zrobił.
jakbym tych pracowników nie znał. Na sezonie akurat to i tak zrobię, bo myślę, że to jest. Myślę, że to jest soja niezabrana. Myślałem, że oni myślą po prostu, że to jest omijak, a nie wiedzą, że to jest uschnięte i oni tak ciągle stracają tak. Dobra, pusto. Tu na górkę się wciągniemy. Bo tutaj jeszcze jedno kółeczko. Ja jedno kółeczko i powinno być skoszone. A jedno kółeczko i dół będzie skoszony tutaj tam ten od noga. I będzie też trochę lepiej się jeździć, nie? No widzi to, bo ten Jandir ogólnie 6 na godzinę jedzie pod górkę, także bardzo fajnie. No, gaz podłogę, a on... Ciekawie, ile ten film będzie ważył, bo to... Zwiększenie trochę o stawianie OBS-ka. Gdzie myślę, że 1080p powinno być. Na 60 powinno być. A czy będzie? Powinno być. Jak na live było, to czemu tutaj nie? Czemu tutaj też nie ma być? Dobrze. Lecimy. Jestem wruga, niech jestem wruga. Bo zapomniałem mu pogutu wyłączyć. No dobra, czekamy tu w górę na żołnierza. O, sorry. O, tu w sumie jeden kombajn jak przejdzie, to będzie skoszony już. To jeden kombajn będzie skoszony. Tylko, że ta góra tutaj jeszcze tyle zostanie, dużo tej górki, ale to już to będzie dotąd gdzieś wycięte, no to już nie będzie aż tak do samego dołu przejechać, czyli już połowa górki praktycznie będzie, nie? Dobra, ten obleciał, a Jonathan znowu przydzwonił. No dobra, Jonathan, to sobie obetnę. Obetnę sobie ten słup naokoło ładnie. Ładnie ma 10 ton będzie miał. Po żniwach. Znaczy nie po żniwach, sorry. Na wiosnę, czy tam na lato, jak sprzedam zboża, to po prostu planuję sobie inny bin kupić. Większy. A ten jest za mały już dla mnie. A co on tam ma, 125 ton? No to on jest dla mnie za mały, jak on ma 125 ton. A ja mam 330 przed nim, soli już. Gdzie? 400 ton już mam soli. Na przyczepach mam prawie, przyczepy są prawie pełne. No teraz jak zawiozę 50, no to elegancko. Dobra, dawaj, to na tym poprzeczniaczku cię wysypię. Dosypiesz mi do pełnego. Za daleko, zbyt się za daleko. Elegancko to idzie, powiem wam. To koszenie. Mam 18 minut. No, od początku odcinka kosiliśmy. Jakby się tak uciął. Ale myślę, że jest też dobre. Z 10, 12... O, jednak przejechał John Deere. Myślałem, że zarwał, ale jednak przejechał. A, jeszcze z... Ja wiem, na moje oko jest... Do 15 minut. A czyli takie 30 dobre minut uczciwe. Uczciwe 30-35 minut koszenia i pęka pole. O, bo nawet nie wiem ile tam hektarów jest na tym kawałku, ale po zbiorze się to sprawdzi. O, już 10 hektarów zebrali. No, czyli dobre 15 hektarków to będzie. Tu już jest piątka została, jak nic. To jest w sumie długie pole, także długo się pole nadrabia. A tutaj tą dupą, ale tutaj będzie to doorane. Ten kawałek będzie doorany. Może w kolejnym odcinku go dooram, doorze, dooram. A w kolejnym odcinku się to zrobi elegancko. O, tutaj trzeba doorać jeszcze, żeby tutaj do równego było i tutaj ten kawałek z tym połączyć. Będzie elegancja Francja. Tutaj to drzewko tak się pociągnie. Będzie elegancko. Nie wiem ile z tej soi będę miał kasy. Ale po soi na pewno zobaczycie nowe kombajny. Za soję na pewno zobaczycie nowe kombajny. To jest już odgórnie ustalone. A, bo to tak zrobiłem. Jest to odgórnie ustalone, że z soi będą nowe kombajny. No, jak starczy czasu, kasy. Czasu. Czasu to jest. No i po sprzedaży sobie jak starczy kasy, no to jeszcze ciągnik musi wlecieć. I na pewno przyczepy muszą jeszcze wlecieć.
kolejne, bo tymi dwoma, to dwiema to ciężko się odwozi. A takich byków to już ciężko odbierać, od tych moich to jeszcze idzie. O właśnie, ogólnie to ten sezon moje kombajny nic nie zrobiły, tylko stoją cały czas. A, pod I. No i za. Za dużo piętnasteczki już, nie? Ale za dużo piętnastki, bo tam pod Q się sypie. I po trzynastce. Trzynastkę też pod Q się sypie. I no, i po prostu tak to jest, jak się gra trzynastkę i piętnastkę na liwach. I przyzwyczajenie już klikam tak, żeby wysypać, a tu... Tutaj jest pod I przecież wysypywane. A w farmingu mam godzin 1064. Gdzie te siewniki stoją. Tutaj będzie nowy win 500 ton postawiony. 500 ton i tam jest chyba 4 te są postawione. Dodatkowe, czyli 4? Chyba 4. 2, 4, no. No to jak tam stoją 4 dodatkowe, no to bym miał 900 ton. No to 900 ton dużo lepiej brzmi niż kurczę... niż ile? Niż te 525, co mam teraz. No, 400 soi mam. No, myślę, że 500 będzie, bo tu 100 ton jeszcze będzie. Znaczy, no nie z tego kawałka, ale ogólnie będzie 100 ton jeszcze. Dobrze. Trochę słabo, że nie chcę, żeby on stanął mi tu na dole, tą węglu. Bo nie chcę się nim potem piłować, tym nie chcę się piłować. John Deere mi się nie chce tu piłować na dół. Także dojedziemy, o tutaj do tego dojedzie. Zrobimy taki myk marketingowy, że wezmę tego kombajna tu wyżej. Po prostu nie będę musiał tak piłować tego John Deere'a tutaj w dół. Oczywiście chodzi o tego sprzedawcę, nie? No i dobra, pójdź go tu. O jeden przejazd i tutaj John Deere powinien jechać na dół. Znaczy na dół, no tu do końca. I powinien to zagarnąć już wtedy. Powinno być całe wszystko skoczone. Po co mi da akcja na przejazd? Tutaj do John Deere'a proszę wsiąść. No i dobra, i lecimy. No, do John Deere'a jeszcze tylko godzina brakuje do Axiona. Ale to się powoli da. No i elegancko, pole 23 minuty. O, teraz kombajny będą stały, także to też trochę inaczej będzie wyglądać. O, 18 teraz. Minus 60 tysięcy. Nie gadaj, że kombajnu moto godzina skoczyła. Pewnie na kombajnie moto godzina skoczyła. To jest więcej niż pewna. Na dwóch pewnie skoczyła. Ale dobrze, bo przynajmniej na górkę się wciągnął. Taki plus tego interesu, że na górkę wjechał. Dawaj, lecimy, mordo, lecimy, dawaj. Nie skręcasz. O, i co daleko było i już nie złapał. No i gitara. Tak powinno być. Ej, kurde, on nie dojedzie do słupa. Znaczy, dojedzie do słupa i zaryje w niego. A bo tak tu jest zrobiony ten kawałek. Dobra, te 100 kilo, co mu tam zostawię walić. No i dobra, i case stoi pełny. Casa i ha stoi pełny. No i dobra, i gitara, ładnie, podoba mi się to. Także mi, oj, kolejny odcinek zresztą też mi się podoba, że nagrywam sobie go dzisiaj. Piąty, czyli będzie za 3 dni o się na dopiero. Znaczy za dopiero, no jak ten film latuje, to za 3 dni. No i kombajn na razie zostawiam, poczekam, bo chcę wolę sobie wyłączyć tego, tą wetrę.
No i teraz odbierz kontrakt. Elegancko. 1600. Jo, 2 godziny wbił komp. A bo Case wbił godzinę. No, Case wbił godzinę. Drugą. Także wszystko się zgadza. Dlatego mi kasę zarąbało. I coś jeszcze musiało być. Pewnie przeładowcza wbiła godzinę. A nie chcę do sklepu wchodzić, bo w sklepie są lagi. Bo mam tyle maszyn. Znaczy, no, tyle maszyn. No maszyn nie mam, bo właśnie o to chodzi, że maszyn nie mam, tylko mam drzewa posadzone i przez te drzewa są takie lagi w sklepie. Bo tysiąc, ileś tam sztuk? 1300 chyba jest kupione. Ale to spokojnie, do końca serii wytrzyma. Mamy 224 godziny na serwerze, no. Że to jest całkiem spoko. Tutaj sobie wytniemy ładnie naokoło. Gdyby John Direk będzie jechał, to żeby sobie przejechał, tak? Albo do rowera. Zrobimy taki make, że John Direk przejdzie tu, to będzie musiał zawrócić się i zjechać na dół. A ja sobie case'em pojadę tutaj do końca i to sobie wykoszę tutaj. To myślę, że będzie lepsze rozwiązanie. Potem jak on na dół nie będzie brał, bo nie będzie brał. Znaczy będzie brał tutaj, ale dalej nie weźmie. Także no, elegancko, podoba mi się to, że osinę trzeba kończyć, bo do czerwca trzeba go skończyć. Znaczy do czerwca, bo do lipca nawet. Lipiec, czerwiec, nie? Żeby nie było, że osina 2 lata będzie trwała. Bo zacząłem w 2019, tam chyba 19 czerwca. A mamy marzec, czyli trzeba albo pocisnąć tą serię, żeby zacząć kolejną. Na szczęście skończyłem sobie ten, timelapsy. Ale wy o tym nie wiecie. No bo na timelapsach nie mówię o tym. No bo timelapsy to są timelapsy. I jak ten odcinek wleciał dzisiaj jak ja nagrywam, to wleciał 29. A nie wiem, czy 30 już jest zaplanowany, ale chyba nie jeszcze. I to ten, no to tam będzie 37 timelapsów łącznie. I zostało jeszcze 8 do wrzucenia mi. A 2 zostały mi do obrobienia. 2 do zrobienia mi zostało, a 8 do wrzucenia. Nie wiem, że zauważyłem, że ja mówię na kolonii tutaj mówię to samo, że trzeba cisnąć. No bo trzeba cisnąć tę serię dalej, tak? Tutaj na osinie teraz będzie duży zastrzyk pieniędzy. Głównie latem. Tutaj ten 47 na sam koniec sobie zostawię, bo to najdroższe pole. Sobie na sam koniec to wykupimy. I tam sobie zrobimy wielkie żniwa jakieś. Ciekawe, czy osina będzie bardziej bogata? W sensie bardziej bogata, no. Czy farma na osinie będzie bardziej bogatsza od farmy z timelapsów? To mnie ciekawi. No w sumie na timelapsach to farma była potężna, nie? Bo tam w sumie drogie landy były. Tutaj aż takich drogich landów nie ma, to jest tylko taki jeden land drogi. Tam co robiłem, nie powiem wam ile. Musicie czekać cierpliwie na odcinki, to się dowiecie ile dało kasiorki. Ale powiem wam, że troszeczkę dało. Case'a tutaj na razie z tym zostałem. No, mówiłem 30 minut. Tak jak mówiłem, 30 minut. Jedziemy na ten mały kawałek jeszcze skosić. Malutki kawałek trzeba jeszcze raz skosić, co i. No, mogłem w sumie go skosić całego, ale nie wiedziałem ile czasu mi tu zejdzie. A
dlatego też tak wyszło. To na przednią sobie dosypiemy z wiedzami. No i dobra, i możemy już wycofać. I resztę sobie wysypiemy na tą drugą. Że dobra, tutaj sobie weźmiemy i wysypiemy na przeładowczą, żeby żądry był już pusty. I już mógł kosić tutaj 54 ten kawałek. Tutaj będą dwa słupy chyba. Tam gdzieś na środku studnia. Także to się wszystko da. Czy do Gansa będę wchodził jeszcze? Nie wiem. Ale tą 23 sobie samemu zostawię oddzielnie, żeby to jakieś było pole takie mniejsze jakieś. Bo tutaj będą big fieldy tak zwane. No duże kawałki pól na koniec. I czy będzie to soja na koniec zasiana? Pewnie tak. No w sumie ten John Deere tutaj drogi jest, bo on 900 tysięcy aż kosztuje prawie. No w sumie z headerem to 900, nie? No czyli to będzie najdroższy mój nabytek. No i elegancko lecimy tutaj kosić. No, jeden słup jest obcięty. Obcięty jest jeden. Czyli dwa słupy zostały. A nie ma tej studni. Zapomniałem, przecież ja tą studnię usunąłem w Giancie. Usunąłem, bo przeszkadzała mi. A zawsze to tam parę... Tam z 50 kilo więcej zawsze tam zbiorę mi danej uprawy. I elegancko, 60 tysięcy na minucie, jak to teraz robić? Jakby tu z minuska wyjść, no chyba czekać będzie do zimy, nie? Trzeba będzie czekać do zimy. No tutaj pod zmianki trzeba będzie posprawdzać. Bo ja tu biegałem, pamiętałem co miałem siać, ale zapomniałem jak zwykle. Ostatnio biegałem i sprawdzałem, ale zapomniałem. Właśnie jak to składem gleby wygląda. Wygląda to tak, że 23 trzeba będzie zwapnować. W sumie to jest jedyne pole, które trzeba będzie zwapnować. Bo tutaj czekam aż tu czekam na więcej kawałków, żeby było. No, mamy 400 ton. W silosie prawie. I tu mamy pełny zestaw. Dwa pełne wyjechały, czyli tu ładnie dało. Jest około 150 ton dało. Zestaw jest pełny. Dwa pełne wyjechały, bo to jest 58 ton, tak? Zaraz zobaczmy. Tak, 58, 58 to daje nam... Podaje nam... 94 tony chyba? Na tankurowym z łatwym nie byłem, ale to czekaj, to będzie 88 to będzie 16. Nie, to więcej. Czekaj. 50 i 50 to jest 100. I 16, czyli 116 ton jest na przyczepach. A jeszcze zaraz zobaczymy ile jest na wozie przeładunkowym. Bo mnie ciekawi, ile jest na tym wozie przeładunkowym jeszcze. Czyli to będzie 116 i 13, no. No, 130 ton, 129 ton. No także ładnie dało, ładnie. 130 ton z takiego kawałka. O, właśnie ile tam hektarów, bo zapomniałem sprawdzić. No, 15, bo tam pewnie z hektar, no tam z pół hektara skosił już na tym kawałku. I 15 hektarów gdzieś. No, także elegancko. Podoba mi się to. O, elegancko ten tego. Tutaj sobie ustawimy się. O, tu się będziemy wysypywać. Równo do wjazdu od razu.
Bierzemy case tego klasa, jedziemy to wysypać elegancko i wywrotka 37%. Trzeba będzie naprawić je kiedyś. Obciążnik grzęsy oryginalny 1,5 tony. No, nawet to wygląda jakoś. Nie jest za ciężki, nie jest za lekki. Nie wiem, jakby 2300 wyglądał, ale nie wiem, czy 2300 nie był za ciężki, ale... Kurde! Tak zawsze jest mi, że tą przyczepę mi zarzuca. Dobra, użyjemy sobie 300 kopa. Aby sobie ją przepchać, tą przyczepę. Aby szybko było. 16-16. Dobrze, wysypuj to. To też mi wysypuj. Do zaczy, czy... No właśnie. Chciałem powiedzieć, ile zaczy, czy render nie zarył, ale jeszcze nie zarył. Ale widzę, że to już mają skoszone, elegancko. Zara będzie skoszone. No także elegancko ten tego. No, tam ma ostatni przejazd i powinien to na raz zagarnąć. A jak nie, to prawy na raz. Ładnie sobie poobcinałem przed odcinkiem pola. Znaczy pole, no. To obciąłem sobie ładnie. Bo tam na tamtym polu co kosiliśmy, to tylko poprzecznie sobie walnąłem. Dobra, 12300, jedziemy się wysypać. I trzeba zobaczyć, jak tam wyjdzie. Kejsikowi, on tam pewnie jeszcze poprzecznie sobie zrobi. Idę zobaczyć. O, nie weźmiesz tego na raz, majster. Dobra, już wiem, jak to zrobić, żeby na raz to wziął. Trzeba ściąć taki po skosie. To trzeba ściąć po skosie i potem go puścić od początku i on to wejdzie. I wtedy już ten dół będzie skoszony tutaj. Elegancko. Elegancko ten tego. No. Grze fajn, fajn. No i dobra, lecisz, mordo. A bo tutaj już nie będę puszczał John Deere'a. Miniaturkę mam zrobioną. Nie będę puszczał John Deere'a już. Case'em to się skosi. To się tam case'em skosi na spokojnie. O, te małe przyczepy to nie wiem, czy ich nie sprzedam po prostu, bo one są nieużywane przeze mnie przez dłuższy czas. No jak będzie lepszy silos, to się to zmieni. No tutaj z tym silosem jest problem taki, że Korspy nie bardzo chce ogarniać tutaj mi wywóz tego, wywóz zboża z tego silosa. Czy jak ja mu załaduję, to on sobie pojedzie na skopale. Jak ja mu załaduję, to on sobie pojedzie na skopale, jak ten. Jak on wróci już, to wtedy tylko nic nie nasypie, tylko plandekę będzie otwierał, zamykał i będzie sobie naokoło jeździł w kółko sam. Będzie sobie w kółko jeździł. Po tym kursie skup gospodarstwo na pusto, bez niczego. Ten się z przyczepą, ale pustą, o to chodzi. Dobra, dosypujemy tutaj. O, 40 minut. Tutaj walimy zaraz tutaj tę końcówkę, raz, dwa się zetnie i... I będzie elegancko ten tego. No i będzie ile? Uuu, kurz. Będzie 500 ton soi, rekordowy rok soi. No tak, no w sumie nie masz. W sumie ja wiedziałem, że będzie dużo soi w tym sezonie. O, po polach sobie sprawdzałem na ogór.
Tego sobie wiedziałem, że będzie dużo soi. Teraz tak wytrze polan tej soi na tej osinie, że to trochę schodzi czasu zanim się obrobi, ale to mi się podoba, to jest duże pole. No to jest akurat malutkie, to nie wnikam. To jest akurat malutkie tutaj. Te 4 hektary też ratła idzie. A także są takie dwa mniejsze pola. To są 2 hektary, to są 4. No i potem tutaj trzeba będzie już kupować tutaj tą stronę powoli, bo trzeba, no, zobaczymy ile po prostu będę miał kasy po tym. Na to. Przez za kombajn jeszcze 200 dostanę. Ponad 200. Za kombajn jeszcze ładną kasę zbiorę. Przecież. No, za header już takiej dużej nie będzie, ale... Ale jakieś 30 tysięcy za header jeszcze powinno dać. No, ten John Deere ma tam nawet nie wiem ile ma godzin. Czy Klas ma więcej, czy John Deere? Nie wiem. On się pójdzie i zobaczy. No, kombajn akurat w tym roku nie był używany, także... Chodby rozpoczęli, dla spokojnie. Ale będę za chwilę latał. Po odcinku i sobie sprawdza płodozgę. Bo jak sobie biegałem wtedy, jak sykowałem save'a, to wiedziałem, o tu zasieje to, tu zasieje to i wiedziałem. A teraz to ja sobie nie wiem, co zasieć. No, na ten napsach było bez problemu, bo tam wszystko jednakowo siało. Tam wszystkie pola praktycznie tym samym rypałem, także tam nie było problemu. I bo, aha, w tym sezonie zasieję sobie rzepak, no to rypiemy wszędzie rzepak, tak? W tym sezonie mam chęć na słonecznik, rypię wszędzie słonecznik, i tak było. Tu jest strączkowa u góry. No, góry strączkowe. Tu chyba pszenica miała być, albo nie wiem, coś takiego pamiętam. Tutaj coś też miało być, ale nie pamiętam, co to miało być. Tu na rzepak wychodzi, chyba. Tutaj też rzepak wychodzi, tu rzepak wyłazi chyba. A jakoś tak to miało być, nie pamiętam już. Pewnie jak sobie pobiegam, to sobie przypominam, co miałem zasiać. No i dobra, mam 43 minuty odcinka. Także no, o takim akcencikiem sobie kończymy ten odcinek, o może takim. Albo nie, przejdziemy się jeszcze zobaczyć, ile mamy ton. No 500 ton mamy, bez 8 ton. 500 ton soi, ja pierdzielę. Ile to włożenie będzie później? No włożenie jak włożenie, ale bardziej mi interesuje kasa z tego. Przez 500 ton razy 3700? Łopanie! To jest kupa kasy. To za samą soję będzie, kurczę. No, jak będzie za 3700? No to za samą soję będzie, kurde, wciół kasy. Czy to będzie 2 miliony za soję? Będzie prawie 2 miliony za soję. No, 2 miliony za soję, kurde. No to będzie mnie stać na kombajn, tylko że ten kombajn prawie milion kosztuje 900. Na kombajn 900 tysięcy kosztuje, to też trochę. Chciałem to liczyć. Nie wiem ile ten kombajn, nie wiem ile Idal będzie kosztował. Bo sobie pobrałem jakiegoś modu fajnego. Chyba fajnego, nie wiem, nie zostawałem. O, także w kolejnym odcinku z osiny zobaczymy, no, będziemy sobie siać już, nie? O właśnie, siewniki miałem zmienić. Teraz mi się przypomniało, że siewniki miałem podmienić. No, trzy siewniki na sprzedaż, bo ten do słonecznika też się kukurydzę sprzedało. Po prostu wiecie co, walne są multifruita i ten siewnik Amazona, tego multifruitce walne i będzie dobrze. No, bo one mają po prostu większe zbiorniki, tak? Na nawóz mają chyba 7 tysięcy, a na nasiona mają 13 ton, także... Nawozu chyba 7 ton wchodzi, albo prawie 7, a nasion wchodzi 13 ton, także elegancko.
Także tamte już można, tamtymi można siać już ładne hektarki. Także ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, nastawcie mój kanał, wpadajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko, cześć, a kolejny odcinek z Osiny już niedługo. Także wyczekujcie, na razie.